Siemanko! Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Światek 6 i lecimy kolejny odcinek. Ja po prostu jeden za drugim, więc naprawdę jestem ciekaw, o co tutaj w ogóle chodzi. Musimy rozbić trzech gliniarzy. Nie wiem w ogóle, dlaczego jesteśmy w samochodzie gliniarskim. Będziemy jeździli glinami jako rajdowiec, ale dobra, pomijam. Pomijam, naprawdę pomijam. Dlaczego jeździmy? Rozbić gliniarze. No, czyli gliniarzy muszę rozbić, ale dlaczego? Jeszcze wozem gliniarskim? To nie mam pojęcia. Dobra. Jedźmy. Pobijemy może. Tak, pobiliśmy, dobra. Nie, maksymalny. Serio? 18 setnych kilometra na godzinę zabrakło, żeby pobić tam, być na lepszym, na tamtej trasie, tam coś tam. Nie wiem, gdzie są gliniarze. Ciężko będzie znaleźć tych gliniarzy, pewno. To jest pewne akurat. Dobra. Koleś się pewno zdziwił, dlaczego jadę wozem policyjnym, no, ale dobra, nie pomijam. Konfrontacja z policją. Kto szybszy, kto lepszy. Mamy 6. O, jest, dobra. 6 taranów. Aj, taran to jest tylko z przodu. Folera. Zapomniałem, że taran to jest tylko to gunwo z przodu. To nie jest fala ta uderzeniowa. Fucking bitchen. No chodźcie za mną, ja muszę was rozbić, kurde, a nie. Chyba, że to chodzi o to, że niby ukradłem. Tam w tym filmiku pewno bym się o tym tego dowiedział, no ale pomijam już. Teraz to już za późno. Trzech gliniarzy, akurat mamy trzech obok siebie. Więc jest gitara, ale... O, dobra, jeden praktycznie uszkodzony, zniszczony. Chodź tutaj, ten co jest prawie że zniszczony. Gdzie on jest? Serio, sam sobie przebiłem opony swoją kolczatką. No to jest genialne, to było genialne, po prostu genialne. Żeby samemu sobie przebić opony swoją kolczatką. No. Boże! Dobra. Kij w to. Opuść garaż, opuścimy garaż w lepszych terenach. Na przykład na autostradzie. Znaczy prawie na autostradzie będziemy musieli pojechać do przodu chyba i w lewo, albo do tyłu i w lewo kiwie. Mniejsza z tym. Nie wiem, w którą stronę będziemy jechali. Do tyłu musimy jechać, dobra. Musimy jechać w tą stronę. Będziemy jechali w ogóle pod prąd, może też coś tam nam da. Jakieś większe szanse na gliny. Nie w tą stronę chciałbym jechać, ale dobra, więc tutaj sobie nawrócimy. Jechaliśmy też koło policji, więc powinni nas zacząć godzić, no ale dobra, pomijam. Dobra, tutaj mamy jakiegoś kolesia, widzę, ale nie możemy do niego nawrócić. To jest policyjny, czy to nie jest policyjny, cholera? Wygląda jak policyjny, ale tak nie do końca.
No dobra, pomijam. No chodź tu do mnie, fuck. Dobra. Dobra, dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie, 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 chodźcie. Napiszę tylko. Muszę odpisać, dobra. Tutaj będziemy się nimi, z nimi bawili. Okej, ten jest praktycznie już zniszczony. Tak, jeszcze sam znowu sobie przebi opony swoją kolczatką. No to jest tak genialne, że to jest głowa mała. I co, i teraz jak mam zniszczone opony, nie mogę używać tych specjalnych tych? No pompujcie mi te opony już. Nastąpiło jeszcze rozłączenie z grą. O Boże, o Boże, o Boże. O Boże. Już wiem dlaczego nie tego. Nie ulepszali mnie, ponieważ nie ma tych, co mnie wtedy ulepszali cały czas. Gdzieś ich albo wywaliło, albo sobie poszli, albo kiwie co w ogóle. No ale fucking bitchen, no. Chodź tutaj, bo ty jesteś prawie że zniszczony, już muszę cię mieć. A, już mamy dwóch rozbitych, lols. Spoko. No chodź tutaj, nie mogę. Nie mogę się dać, nie mogę się dać. Nie. Nie, serce bije niczym młot. Ale nie damy się. Nie możemy się dać. Który tu jest prawie uszkodzony? Aleluja. Fuck, wypierdzielać, chodź tutaj. Chodź, no, jeszcze ja ominęłem teraz go. On mnie nie ominął, on nic nie zrobił. O, ale pierdzielnął. Okej. Okay. Wieź do kryjówki, jedziemy do kryjówki teraz szybko. Naprawdę, nie wiem co to jest za samochód. Możecie napisać, jeśli wiecie, ale po prostu jakiś dziwny. Kij wie w ogóle. Fuck, stąd nie wyjedziemy. Tutaj, żeby znaleźć jakąś kryjówkę, to będzie masakra. Musimy jechać tutaj. A to i tak nam gówno da. Fuck! Serio? Jedyne co tutaj, to będziemy mogli się naprawić. A tak to nic. Wypierdzielaj. Nie wiem gdzie tutaj jest kryjówka. Jeszcze nigdy na tych terenach kryjówki nie zdobyłem, że tak powiem, więc naprawdę nie mam pojęcia. No, tutaj niby skrót, ale nie skrót. Z tego co widzę. Jakieś gunwo, przedłużenie tylko. Wjazd na jakąś pustynię całą, zasraną. Dobra, pomijam. Nawet nie ma żadnej kryjówki na tym zaznaczonej. Na mapie. Więc naprawdę ostro. Tereny w ogóle niczym... No. O, jest, zaznaczona w końcu. Coś się pojawiło. O, ale żeśmy tutaj ładnie się zmieścili między tych dwóch. O, wiedź. Fucking bitchen. Dobra, mamy ile? 10 minut. Więc pierwsza tata już jest ukończona, więc naprawdę spoko. Mam nadzieję, że to normalnie zalicza jako kolejny ten. No dawaj, 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 dobra. Mam nadzieję, że to normalnie zalicza jako... Jak to się nazywa? Jako kolejny poziom, tak? Że będziemy mieli już 17. Nowy samochód, okej. Okay. Tak, jako kolejny. Diabły dla diabłów. Dobra.
150 tysięcy w jednej sesji, bokiem 10 gliniarzy, szybciej niż 314, przeskocz łączną odległość, wykonaj skok na odległość, dobądź mnożnik, trafienia technologią pościgową. Dobra, więc weźmiemy sobie to. Najpierw weźmiemy sobie przeskoki, znaczy skoki, szybko. Szybko sobie weźmiemy skoki, załatwimy. Ten odcinek będzie taki do 20-25 minut standardowo, może nawet krótszy, poniżej tych 20. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ponieważ mam jeszcze kilka spraw do ogarnięcia. Dobra. Miałem w ogóle też nagrywać dzisiaj z Cytrusem LS-a, pisałem do niego tak dalej, nie odpisuje. Trudno. Nie moja, że tak powiem, broszka. Będzie chciał, to napiszę. Dobra. Dobra, nie rozbij się tylko! O, fuks, ale fuks, ja pindolę. Jaki fuks. O, jest, nowy rekord, dobra, pobiliśmy rekord na tym odcinku, cieszę się bardzo się. Przeskoczyliśmy. Odległość skoku 0 na 160 metrów, czego niby? Przecież łączna odległość skoków tak samo. Czy serio, nie zaliczyło mi tego? No dobra, trudno. To jedziemy jeszcze raz. Dwa zadania są związane ze skokami, więc naprawdę spoko. No ale dlaczego tego nie... Muszę te skoki bez żadnego tego? Bez żadnego dodatku? Tylko z nitro uznajmy? Czy jaki grzyb? Naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Czekajcie, spróbujemy z samym nitro. Bez turbo. Chyba tak, i wie, o co chodzi. Trudno. Sobie troszkę poskaczemy. Mamy już 242 metry, więc tak wcale źle nie jest, no ale no troszkę nam to zajmie. Tak to, że tak powiem, nazwę. No chodź tutaj jeszcze raz. Bo to drugie, no to jest, że muszę za jednym razem pokonać. No to dobra, no to rozumiem, ale jak ja mam tam zrobić niby... Coś spadają FPS-y, spadły na chwilę. Jak ja mam tam zrobić... No teraz już zaliczy... Nie, nie zaliczy tego, no dobra. No ale no czekajcie, no dlaczego do łącznej odległości skoków nie zalicza mi... tego tutaj długiego? No dobra, teraz rozumiem, bo się rozpindoliłem. Teraz to rozumiem, okej. Okay. Jak ja miałbym... Gdzie ja miałbym zrobić... O, dzięki, Erik Wedewel, ty znowu jesteś, znowu ratujesz dupę. Dziękować, dziękować. Gdzie miałbym uzupełnić te nitro całe, znaczy nitro. Skoczyć na te 160 metrów za jednym razem, to ja nie mam pojęcia. Mamy dwa ostatnie turbo, więc musimy to wykorzystać tym razem. No i naprawdę nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. No tak, jeszcze raz się wpierdziel, no. Genialnie. Bo dobra, 133 metry, no to tutaj robię spokojnie, tak? Ale... Kij wie. Kij wie naprawdę, o co tutaj chodzi. Bo tutaj na pewno
aż tak dużo nie zrobię. Namierzanie IM włączone, dobra. Spindalajcie. Na samym nitro nie ma szans, że ja tyle tutaj zrobię. 142 i to jest max. To jest max możliwości praktycznie. Prawda, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. No tutaj te rozumiem, tę łączną odległość to robię sobie spokojnie, tak? Ale tamto... Nie mam pojęcia. No serio, o tą lampę się rozbijam? Jak potrzeba, żeby była nie do rozbicia, to jest kurde do rozbicia. A jak jest, jak potrzeba taką, żeby się rozpindoliła, to oczywiście takiej nie ma. I znowu zaliczyło te 38 metrów, co przeskoczyłem. Cholera. Dobra, no to jest. No ale jak ja mam teraz skoczyć? Czekajcie, rozpędzimy się bardziej, żebyśmy tutaj mieli już w miarę ładną prędkość. Będziemy mieli całe nitro i spróbujemy. Bo tu nawet dla mnie to jest nie do zrobienia. Osobiście. Według mnie. Wypierdzielać. Wypierdzielać, nie ma żadnego jema. Nie ma żadnego jema, ja pierdzielę. No BOŻE! Cholera jasna, no. Dobra, jedź szybciej niż... Dobra, to zrobimy jeszcze tą prędkość. Zrobimy jeszcze tą prędkość szybko. Akceptuj. I najwyżej. Ale te trafienia technologią pościgową to albo policjantów, albo zawodników, więc tu wyścigi by było trzeba raczej robić. Te skoki to ja sobie zrobię poza odcinkiem, bo ja nie wiem, o co tam naprawdę chodzi. Nie wiem, jak miałbym to zrobić, ale dobra, jeszcze ewentualnie jeszcze jak w miarę szybko uda nam się wykonać tutaj to, to spróbuję jeszcze jedną, że tak powiem, ciekawostkę wykonać. Dobra. Jedźmy ponad tą. To zadanie wykonajmy. Co by nie było. Okej. Cel osiągnięty. Okej. Fali uderzeniowej użyto, więc udało się jedno gunwo jest już w to trafienia technologią pościgową. Ciekaw jestem, czy by też zaliczyłabym użył to na zwykłym samochodzie, ale wątpię. Raczej na tych że tak powiem, specjalnych. Dobra, mamy to, nie mamy tego skoku dalej. Mnożnika razy 5 nie mamy. A to też wydaje mi się, że wcale takie trudne nie jest. Dobra, czekajcie, bo tutaj jest ta kryjówka cała. Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce i spróbujemy tam gdzie je zawsze się rozbiją, wykonać te... te 160 metrów. To drugie miejsce, gdzie się zawsze rozbijam, o tak bardziej może skojarzycie. Mam już sporo też tych speedpointsów pewno, no 260 coś, ale nie wykorzystuję ich, ponieważ to auto jest już naprawdę ok zrobione, więc nie ma sensu. Okej, tutaj od tej kryjówki będziemy jechali. Nie ma sensu bardziej się rozpędzać. Dobra. Użyj hamulca ręcznego. Dobra. Jedźmy. Już powinniście wiedzieć, o które miejsce mi chodzi.
Ale tutaj też wątpię, że to się uda. Nawet nie liczę na to. Bo... no... to też nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie miejsce. Nie chcę konfrontacji teraz. Teraz jest to mi w 100% niepotrzebne. O Boże, serio? I się rozbiłem jeszcze. Nie wiadomo nawet ile skoczyłem, nie? Nie wiadomo, cholera. Cholera jasna, no. Musimy sobie nabić nitro. Jadąc pod prąd troszkę. I jadąc jeszcze raz wyskoczyć. No ale naprawdę, nie mam pojęcia dlaczego tego nie chcę zaliczyć, Gunwa. To 32, tak jak mówiłem. A spróbujemy jeszcze z turbo. To 132 metry to naprawdę nie jest dużo. Tak jak mówiłem, że tutaj nie będzie wcale dobrego wyniku. Chyba, że jest gdzieś jakieś... chyba, że jest gdzieś jakieś miejsce, które... które... w którym można wykonać to. To wcale nie był lepszy skok. Za słabo, za późno włączyłem te turbo. Te turbo musi być włączone już o wiele wcześniej. Albo tutaj jak się rozpędzimy. Przecież to jest taka prosta, ładna droga. Patrzcie to. Bez żadnych zakrętów. Bez niczego. Patrzcie. Patrzcie i się uczcie teraz. Spróbujemy pierwszym razem bez turbo. Tak, rozbij się na murku. Ale odległość wcale nie była jakaś tam szaleńcza. Zniszczymy. Tak, latające drzewka. Fajnie. Fajnie. Bardzo fajnie. Musimy troszkę szybciej włączyć te turbo i lecieć niczym ptak. Dobra. Chodź tutaj jeszcze raz ty pierdzielony gunwiaku jeden. Serio? 157,10. O Boże, 3 metry zabrakło. Czyli to zalicza, tylko że dlaczego tam nie zaliczyło jak skakałem? Zalicza z turbo, normalnie. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Okej, Overwatch znowu. Spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze jeden cholerny raz, ale nie za mur. To już w ogóle nie wyszło, bo tam się obijałem o te gunwa. Czyli odcinek będzie normalnej długości. No dobra, trudno, że tak powiem. Dobra. Chodź tutaj, jeszcze raz. Tym razem musisz wyjść. Gunwiaku jeden, wypierdzielaj mi stąd! Jest czy nie ma, cholera? Nie zaliczyło tego. Cholera, ostatnie turbo, dobra. Ostatnia próba, jeśli nie, to będę się męczył z tym poza odcinkiem. Czekajcie, ja tutaj sobie po drodze zniszczę to gunwo, ponieważ mi to jest smacznie niepotrzebne, tylko przeszkadza. I hamuje w razie czego, że tak powiem. Więc sobie zrobimy właśnie takie coś, żeby to nie przeszkadzało, ani nic nie tego. To zniszczymy? Też zniszczymy, dobra. Turbo, znaczy nitro za wiele nie mieliśmy. Wypierdzielaj. Ja tutaj muszę mieć zarąbistą prędkość i muszę zarąbiście wyskoczyć. Jest! Jest, kurde, w końcu! Dobra, udało się.
Jedziemy szybko do garażu, do kryjówki. I... no i co? I będę się z wami żegnał. Trafienie technologiem też chyba sobie zrobię poza odcinkiem, ponieważ to jest ich za dużo. Tych trafień trzeba. Pomogłem ci, kolego, powinieneś mi dziękować. Tak, nie wiem dlaczego go odrzuciło, ale okej, pomijam, mniejsza. Rzuciło go na boki. Trafienia technologią pościgową już mamy 3, więc jest całkiem okej. Aż się duszę. A, kryjówka już była, serio? Pominąłem kryjówkę. Jestem geniuszem. W ogóle widzę te odcinki takie ponad 30 minut, 25 wychodzą, więc myślę, że cieszycie się z tego powodu. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Kolejne odcinki na ten cały tydzień z Need for Speedem nagram sobie później. Teraz mam chyba 3 albo 4 nagrane, więc całkiem okej. Więc dobra, ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się do kolejnego odcinka, w którym prawdopodobnie będziemy zostawię sobie tylko tak, żeby trafić tą jedną technologią pościgową i żeby mieć zaliczone szybko tą ścianę i zaczniemy kolejną, więc o Boże, jeszcze szkawka mi zapała. Więc dobra, ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się do kolejnego odcineczka, który ukaże się jutro, więc trzymajcie się, na razie, no i pa pa. Siii!